Witam Was. Mój powrót do Seven Daysa. Bardzo się cieszę, szczerze powiedziawszy, ponieważ brakowało już mi tej gry dosyć długo, w nią nie grałem, omijałem ją z daleka, nawet nie wiem, tam gameplaye jakiekolwiek czy coś. Chciałem po prostu odpocząć od tej gry. Jest jeszcze i kolejna rzecz. Przycięłem się troszeczkę w KSP, miałem problemy. Jeszcze do tego sobie pokrzaniłem save'a, także musiałem się troszeczkę cofnąć w save'ie, także osiągnięcie tego poziomu, który obecnie ostatniego odcinka troszeczkę mi czasu zajmie, także to będzie kilka dni, więc na chwileczkę ta seria zostanie tak jakby zamrożona na jakiś czas, ale wrócę do Kerbali, na pewno to jestem na 100% pewien. No cóż. Zacznijmy nową grę, tylko zastanawiam się właśnie tutaj, już sobie puściłem raz nawet z game, żeby sobie sprawdzić swoje ustawienia graficzne, ponieważ jest to pierwsze, było to pierwsze odpalenie na nowym systemie, na czystym systemie i musiałem sprawdzić, jak to wszystko działa, funkcjonuje. Właśnie nie wiem, czy wziąć sobie random generator, czy nawet z game. Zaryzykuję, wezmę sobie random generatora, chociaż wolałbym, jest on mniej przewidywalny. No i jak widzicie, tutaj pozmieniałem troszeczkę opcje. Wziąłem sobie czas gry na 120 minut, jak i sobie wziąłem lot respawn, zmniejszyłem sobie na 10 dni. A tak, żeby było ciekawe. Jest to taka bardziej, można powiedzieć, testowa gra niż gra, która ma być takim typowym survivalem hardkorowym, żeby tylko się namęczyć jak najwięcej. Tutaj chcę troszeczkę tak pokazać Wam, jak można szybko sobie wyekspić postać, jak sobie można ją szybko wykoksować. No więc dobra, puścimy sobie start. I co? Random generator, Marcin's Game. Niech i tak zostanie, niech się dzieje co chce. Nagrywać będę już. No, już, dawaj. Nie mogę się doczekać, szczerze powiedziawszy, głodny się zrobiłem tej gry okropnie. No. W pięknym biomie mnie tutaj rzuciło. Okej. Dobra, wszystko rozumiem już. A więc tak, jesteśmy... Dlaczego ja kucnięty? Ojejku. Już widzę pierwszą rzecz, co muszę zrobić. Audio, video, kontrolę i mouse sensitivity muszę troszeczkę zmniejszyć, bo na 30 zobaczmy. O, teraz lepiej troszeczkę, chociaż troszeczkę za wolno jeszcze. Przepraszam Was, ale no niestety, no takie są... 40% powinno być idealnie. Dobra, jest, czuję to. Kurde, to wszystko duże jest, czyli jeszcze muszę jedną rzecz ustawić. Wideo i chwilę to VF muszę troszeczkę chyba oddalić, tak? Dobrze mówię. Troszkę lepiej jest, dobra. Pewnie chodzi o wydajność węgiel, gołąbeczko. Ale dobra, lecimy. Pierwsze co takie rzeczy, co robię pierwszego dnia, to jest gdzie tylko się da, to trawę, jak najwięcej trawy, bo potem noc jest długa. Przy 120-minutowym dniu i wówczas potrzeba jest. Dobra, znaleźliśmy za to budynek. Zaraz jak się kwipunek otwiera, no już zapomniałem, to naprawdę klawisz holandia mi się. Teraz reload. Zobaczył mnie cwaniaczek. Szkoda tylko strzały mi. Nie no, spiąchy, walenie w kamień to nie jest najlepsza. Tam jest kolejny budynek. Tam już przyjemniaczki tutaj. Oho, chyba to. Jeszcze oka to ja nie straciłem tak do końca. Ciszej.
O ty, ktoś mnie tutaj. Jeszcze żyjesz? Ja już myślałem, że on dawno padł. Aha, dobra. Przez kratki się nie przebije. Co my tutaj mamy? No, bierzemy wszystko. Na ich jest więcej niż myślałem, szczerze powiedziawszy. Wandalizm jest niemile widziany. Ja już nie mam strzał. To się trzeba chyba ewakuować na chwilę obecną. Przerzucajmy te śmiecie. Gniła kanapka. Kurwa, ten nielonek by się jednak przydał. Dałby mi on, szczerze powiedziawszy, bufa. Jeśli chodzi o pierwszą noc, ponieważ przydałoby się mięsko. Mięsko by się przydało. Tutaj też będę łazić, kurwa, troszeczkę. Troszkę źle zrobił. Szczerze powiedziawszy, powinienem się zająć tym, co jest małe złoże. To jest potas chyba bodajże, tak? Na tym mielonym, a ja nie mam strzał. Wszystkie strzały już oddałem zombiakom. Za to mi się bardzo podoba. Nawet jestem w stanie zaryzykować tutaj, wybudować jakiś. Gdzie jest ta droga? Muszę się jednak do drogi dostać. Zróbmy to w ten sposób. Ja tu jeszcze wrócę, ale na razie się muszę innymi rzeczami zająć. Dobra, ja tu sobie będę klepał tę trawkę i zaraz, przypuszczam, że zaraz wrócę do was, jak znajdę coś ciekawego. Bo... jestem z powrotem. Jak widzicie, znalazłem na razie coś znacznie lepszego od domu z leśniczówki z piecykiem. Tylko że jest jednak jeden mały problem. Jest tu strasznie dużo zombie. No, ja jestem jeszcze niewyskillowany, jeśli chodzi o strzelania, ale mam nadzieję, że uda mi się ich w miarę szybko pokonać i się dostać do tej biblioteki, bo było to bardzo pomocne. Nikt mnie z tyłu nie zachodzi nic, czyli mogę się pomalutku cofać, ale i dużo się tutaj zrobiło. Mam obawy, czy mi starczy te 70 strzał. Aha, jeszcze jak będę tak strzelał jak teraz, to na pewno mi nie starczy. Dobra, pierwszy pad. Chyba kolejny, nie? Jeszcze. No, dobra. Leży. Można się bardzo łatwo wyskillować tutaj. O cholewka jasna, tego nie przewidziałem, że mi, kurde blade, łuk się rozpadnie. Muszę wykraftować go raz, dwa. Aha, no tak. Z tego ty... Już? Już? Szybko reload. Już 96 poziom, także... To jest od kraftowania strzał. Tak szybko lecą te levele. Dobra. Ty też. Sprawdźmy, co masz. Pokaż kotku, co masz w środku. Przyda się na pewno. Nie, no, kanapka się zgniła, nie przyda. Ty mi od tyłu widzę, zachodzisz. Już pierwszego dnia taki pierwszy. Pierwsze poważniejsze starcie. Jeszcze ich tu idzie do mnie troszeczkę. Zostały mi 44 strzały tylko. Tylko z bonusem. Dobra. Pudło. To cię w kadłubek.
Ej, ty, Nunia. Ale mnie zaskoczyła. Dobra, leżysz. Jeszcze ty gruby. Nie ma tu nic, nie ma. No gruby, w końcu połóż się. Dobra. Dobra. Zobaczymy, co macie. Woda kocia karma. Na razie ją przyjmę. O, 20 sztuk. To sporo. O, receptura. To można wyrzucić. Co jeszcze mogę? Ubierzmy się. Aha, rozumiem. Dobra, to się nie da w jednej długie naraz ubrać. To tu mamy jeszcze ciekawego. Kanapki zgniłe, to podziękuję im. Co masz ty? Bo ja nic nie chcę od ciebie. Co masz ty? Też, no kurde, co oni. To im się przyda. No chyba tak okolica dość dobrze. Udało mi się oczyścić. Ten dom jest dobry dosyć. Chociaż piętrowy dom jest, przyznam szczerze, nieco przydatniejszy ze względu na to, że można schody rozwalić. A przyznam szczerze, w bibliotece za specjalnie nie chcę bardzo mieszkać, bo jak przyjdzie horda, to będzie rozwalała półki, jak wejdzie do środka. Buty. Ubierzmy sobie buty. Dobra. Przydadzą się piórka w każdej ilości. Także no nie wiem, właśnie jestem... Mam dylemat, czy tutaj zostać. Róbmy strzał, ile się tylko da. Iron arrow. Aha, bo mam ten, bo mam... Kamienia mi brakuje. Dobra. Gdzie to trzeba zaraz naprawić. Jeszcze tu jesteś tutaj. Alkohol przyda się. I teraz zróbmy to. Ejko, no na tym etapie mi to jest niepotrzebne. Widzicie, już tutaj rozwalona jest jedna. Ta już jest obklepana mocno, także dlatego tutaj stąd sobie pójdę. Nie chcę tutaj mieszkać, ponieważ szkoda mi tej biblioteki. Receptury się będą przydawać później, jeżeli się zrespi. I szkoda tej biblioteki po prostu. Kurde, same kartki. Przeczytajmy od razu. Może ja jednak wyrzucę tą kocią karmę. O! To się na pewno przyda. Zaczyna się troszeczkę późno już robić, także troszkę się martwię, że jednak nie znalazłem odpowiedniego budynku. O, to się przyda. Szkoda troszeczkę, że zlikwidowali te duże biblioteki. One były fajne, można było się na jednej bibliotece tak wyskilować za jednym razem, że same kartki. Trochę to nie w porządku. Przydałaby mi się na kuszę receptura. No ale widzę chyba, że jednak nie mam na co liczyć. Zdecydowanie nie mam na co liczyć. To już chyba mało. Albo i nie. Jeszcze przejrzymy, w drodze mi się robi. Dlaczego? Już nie jestem aż tak mocno ubrany.
mi się tego najbliższe. Co mu się stało? Kurde. Ale obklepany. Tutaj jest... Walił się. Ale ciekawe dlaczego. Trochę niebezpiecznie tu przebywać jest w takim bądź razie. O, chalewka, jasne. Coś tu się stało. Biblioteczka, przyda się. O, proszę bardzo. I na apteczkę. Receptura znalazłem w tym, w konarze grilla, także jedna dobra rzecz z tego całego gipsu. Zeskoczmy delikatnie. Rzućmy tym, jak to wygląda. Tutaj byłem, stąd przyszedłem. Ale tu się na pewno droga ucina. Zobaczę to, nie, bo tutaj też się kończy droga. To jest właśnie ten ból tych spawnów. Się droga, czy idzie? Nie, idzie. Proszę bardzo. Dalej się poruszamy. 14.40. Dobra. A jak coś ciekawego będzie, to ja się... No witam. Jestem z powrotem. Jak widzicie, moje poszukiwania dobiegły końca. Znalazłem to, co szukałem. Czyli można powiedzieć, plan minimum wykonany jest, bo to był mój plan na chwilę obecną, aby znaleźć leśniczówkę. Będę się mógł tutaj już zainstalować. Jest to ta nieco słabsza wersja leśniczówki. No ale jeżeli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, szczególnie, że tu jednak też jest... Szczególnie, że tutaj też jest... Muszę w okolicy oczyścić piecyk. Także to jutro już będę mógł biegać prawdopodobnie z metalowymi narzędziami. No i zacznę umacnianie tego miejsca. Na pewno zrobię sobie jakiś mały bunkier pod spodem. Tak, aby się zabezpieczyć przed zombie. 6 dnia psy przyjdą, także przed psami też będę się musiał zabezpieczyć. Kurde, myślałem, że... Leżeć, chłopie. Jeszcze? No, wreszcie. Ktoś tu jeszcze idzie. Dostała. Nie ma takiej odległości, ale dostała i słabego skilla. No chodź, chodź. Już? Dobrze. O, 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 o! Takie rzeczy to ja lubię, tylko ja nie wiem, co mam rzucić. Ten bandaż wyrzucimy. To mi jest niepotrzebne. Dobra, czyli w razie czego jestem zabezpieczony przed najbliższym ugryzieniem, to zeskrapujemy. Dobra, czy okolica jest czysta? Wydaje się na czysto. Dobra, trzeba się teraz na chatę wbić. Cześć piecyku. To ja lubię. Ok, dobra, szybko na pięterko. Przydałoby się... buty. Dobra, to zostawmy, to. To zrzućmy i teraz tak. Szybciutko trzeba zrobić już teraz... przyspieszamy, tak aby się wyrobić przed wieczorem. Jeszcze kilka pewnych czynności mam do zrobienia. Zaraz, jak to zrobię? O, właśnie tego szukałem. Zróbmy sobie. Chodź tutaj. Dobra. Jak najwyżej. Stawiam to zdecydowanie wysoko, ponieważ to jest poza zasięgiem zombich. Właśnie zostawmy mięsko, żeby nie śmierdzieć. Stalowe strzały przydadzą się. To zostawmy, to też. W sumie to i to. Jajko też niepotrzebne później, jak zrobimy sobie jajka na bekonie. We wcześniejszych wersjach nie śmierdziały, ale autorzy już to zmienili i teraz niestety nie jest to jedzenie bezpieczne. O, w ten sposób można nazwać. Ok, dobra. I teraz tak. Co mamy pod ręką? Tak, mamy to, mamy to, mamy to. Czyli szybciutko trzeba zrobić sobie łopatę kamienną. I poszukajmy na mapie najbliższej łaty.
może nie najbliższej, ale gdzieś blisko łaty. Nie wiem. W ten sposób zrobić może. Gdzie tu jesteś, w tą stronę. Trzeba uważać tutaj na niedźwiedzie, to mówię, fituje w te przyjazne stworzenia. Kilku misi spotkałem, w szczególności, że są bardzo podobne do kamieni, także można się oszukać. O, panie, dużo kamieni tu jest. Dobra, kopmy trochę gliny. Okej, jeszcze. Tu można taką zrobić swoistą pułapkę na zombie. Się wykopie całą glinę, zrobić po prostu, obłożyć tutaj ten dół strzałami, znaczy tymi kolcami, i będą szli do mnie w razie czego, jakby na przykład horda szła z tej strony, no to powpadają i będą się kuć. A, można samemu też pójść, oczywiście przy odrobinie nieuwagi trzeba wtedy pamiętać, gdzie takie cudeńko się zostawiło. Dobrze, tak, mamy trochę żelaza, mamy glinę, mamy drewno. Może zostawmy połowę. I tak będę musiał zrobić anvil, czyli kowadło. Ale to później. Najpierw zrobimy sobie forged iron i z tego sobie zrobimy narzędzia chyba. Jak dobrze pamiętam. Tak. Dobrze pamiętam. No hej, i czas po prostu. Widzicie, Misio się po okolicy tutaj kręci. Ja mam nadzieję, że on nie zbliży się do mnie zbyt mocno. Z jednej strony dobrze, bo jak będą zrobić się tutaj kręcić, to on się nimi troszeczkę zajmie, ale z drugiej strony no jest to bardzo niebezpieczne zwierzę, jeżeli on mi podejdzie pod dom zbyt blisko, a no, ja nie jestem zbyt dobrze uzbrojony na chwilę obecną, więc no, z samym łukiem to chyba raczej nie mam szans z nim. I zastanawiam się, co tu zrobić. Na pewno muszę zabezpieczyć sobie budynek. Jeszcze nie zaglądałem tutaj, szczerze powiedziawszy. Ojejku. Liczyłem na inną troszkę recepturę. No ale cóż. Tak, jeszcze przez drzwi nie wchodziłem, także. Dlaczego ja bandaża użyłem? Niedobrze, bardzo niedobrze. Aha, produkuje się już 4 sztuki. Zróbmy sobie tak na szybkiego metalowy kill off. Usuńcie chatę. Zajrzyjmy do kibelka. O! O! To troszeczkę zmienia troszkę postać rzeczy, aczkolwiek nie mam amunicji do tego pistoletu. Znaczy do pistoletu często można znaleźć amunicję, no ale tych pestek przydałoby się znacznie więcej, szczególnie, że ten mistrz cały czas podchodzi tutaj pod moją siedzibę. Martwi mnie to bardzo, ale nic. Nie będę się bardzo jeszcze tym przejmował. 18.27, czyli wieczór się zbliża. Muszę tutaj tą dziurę zatkać. I tak. Nie, za dużo, zdecydowanie. Tylko dwie sztuki. Na razie nie musimy się tak bardzo mocno martwić. Ale już tak czwartego dnia to już będzie trzeba się nie tu. Zobaczmy te drzwi szybciutko. No nie, tym na pewno tego nie zrobię. Dobrze. Zróbmy swoje i je wzmocnimy.
tak, na wszelki wypadek, chociaż to tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy te drzwi są, czy ich nie ma, bo jeżeli mnie zombie wyczują, to one daje głowę, że one i tak tutaj się dostaną i tak, czy ja będę się nie wiadomo jak mocno spinał. No dobra, na chwilę obecną to wystarczy. Przydałoby się jeszcze, to będzie 2, 4, 6, 8. 8 sztuk. Dobra, to jeszcze to wzmocnimy. 7, 8. Tak, no, wszelki wypadek. Żeby się ciut chociaż troszeczkę pewniejszym czuć. No właśnie. Potem to wezmę, wzmocnię, jak się nazywa ten materiał, cobblestone. Tak, nie jest on taki dobry jak niegdyś, no aczkolwiek zawsze cokolwiek daje do wzmocnienia naszej konstrukcji. Kiedyś to było 3 razy po 1000, teraz to bodajże jest tylko jeden raz i już nie ma tego materiału. 1000 albo 3000, nie pamiętam już, bo dawno nie grałem w 7 Days'a, także wszystkie takie istotne informacje dość szybko mi uleciały z głowy. Okej. No dobra, teraz wzmocnijmy to. Ach, nieprzyzwyczajony jestem do tego. No, trzeba się zająć z jedzeniem czegokolwiek, ponieważ robię się już głodny. Otwórz mi drzwi jeszcze tutaj. No i dobra. Urządziłem się na chybcika, tak? Jako tako. Ciemno się musi robić 19 godzin, a jeszcze 3, w sumie 3 godziny, 3, czy tak. 21 do 22 jeszcze coś można by porobić, a ten się. Misiu, gdzie jesteś? Poszedł sobie? Nie wierzę mu. Ja tym misiom nie wierzę. One są bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalne. Może on tu gdzieś łazi? Nie byłoby fajnie. Noga mi się zagoiła. Dobra, nie będę tutaj patrzał teraz, czy misio łazi, czy nie. Tutaj są bardzo ważne rzeczy, ale my musimy sobie w tym momencie zrobić campfire. Zrobimy sobie jajeczko na bekonie, zjemy co nieco. Będę musiał sobie zrobić... Teraz gdzie ja to wrzuciłem? Tutaj chyba bodajże. Tak, nie. Czyli tutaj musi być. Tak, jest grill. Okej, okay. Dobra. Muszę sobie... Robił. Dobra, i zróbmy sobie Folded Iron. Jeszcze 48, przyda się na jutro. I cóż ja miałem tutaj sobie wykombinować? Czy ja to mam craftować, czy ja muszę to wypalić? Bo szczerze powiedziawszy, już nie pamiętam. Szukajmy tutaj. Sobie zrobić ów. Jest go, czyli muszę go zrobić. Ok, dobra. Dobrze, że przerwałem, bo to cały bym. Całą stal bym wypalił, a to jest mi potrzebne, żeby sobie wodę przygotować. Choćby na przykład. Napijmy się. Dobra. Dobra, niech się przepala tutaj wszystko, a ja się zajmę jedzeniem. Weźmy sobie jajka, akurat mamy na 5 troszkę drewna. Czegoś mi tu brakuje jeszcze? Jajka mam. No mam. Mięso, jajka. Aha.
Mam, to jest. W garku się to robi? Dziwne, wcześniej się robiło na grillu. No okej. Niech tak będzie, jeżeli gra tak uważa, że tak ma być, to 6 sztuk wody sobie przygotujmy. No i co, ciemno się robi. Misia nie widzę. Tylko jestem tym zaniepokojony. Jak wygląda moje ilości materiałów? No wystarczające dosyć. Może jeszcze wyjdę na chwilę coś tam pokopać. Troszkę jestem zaniepokojony, że ja zagaszę te ognisko. Bordę na dole. Bo zaraz mi przyjdą wiedźmy. Czego bym nie był zadowolony. Tutaj sobie zejście zrobię bezpieczne. Zejście. Z przeskokiem. Nie mogę się doczekać, bo tam będą mosty zwodzone w Alfie 15, co mi dużo ułatwi. Bardzo mi ułatwi grę. Nam, wszystkim. Wszystkim tym, którzy grają w tę grę. Dobra, zjedzmy coś. Gdzie ten miś się podział? Szybko zjeść, żeby zapachu nie robić. Teraz mi staminy przybędzie. O właśnie, już jedno. O dwa. Jeszcze jedno przydojdzie? Nie. Dobra. Dobra, idę jeszcze troszeczkę trawy na kopię. Najbardziej to mi brakuje. Jesteś tu? Nie, macie. Wolę w drugą stronę odejść, niż on tam sobie łaził. Dobrze, gdyby sobie poszedł. Kurwa, już się przestraszyłem, że to kamień jest. Dobra, zetnijmy to drzewo. I drewna mi wystarczy już na najbliższy czas. Będę musiał tam wrócić, gdzie była ta biblioteka, ze względu na to, że tam jest... jest ten dom. W domu są ciekawe rzeczy, bo to jest jeden z tych luksusowych domów. No zupełnie inaczej teraz się pracuje, jak się ma stalowe narzędzia. Aha. Jedną rzecz zrobiłem źle. Muszę sobie wykraftować jeszcze... Nie mam tyle stali. Nie wziąłem. No dobrze, będę musiał wrócić jeszcze, zrobić sobie jeden kilofek. 20 godzina, także już niedaleko. Do końca tego dnia. Sporo dzisiaj zrobiłem, zadowolony jestem. Znalazłem to, co chciałem. Budynek, który chciałem. Progres szybki jest. O to chodziło właśnie. Ile się upadło? 16 sztuk. Dobrze, to ja sobie wezmę. Sobie jeszcze jedno zrobię. O, dobra. I potem zaczniemy sobie umacniać. Dziwnie to. Taki smog jest, jakby naprawdę tutaj kupę samochodów jeździło w okolicy. Piórków nie mam. Wiem, że mam mało amunicji. Będę musiał jutro poszukać troszeczkę sobie piórek, bo tutaj pokręcić się. Już nie będę się od tego domu oddalał na chwilę. Dobra, już. Jeszcze 20 sekund, to ciebie wykorzystam. No i w nocy rozpocznę żmudne kraftowanie tychże wszystkich moich materiałów. Będę się skillował. No to jest właśnie... Troszkę jest to oszukiwanie naturalnego survivalu, aczkolwiek no... Jeżeli gra na to pozwala, to wykorzystajmy to. A drugą przydałoby się... A drugą setkę przydałoby się mieć w zapasie. Mistrzał setkę i piór setkę również, ale to jest... Taka ilość jest bardzo ciężka do zrobienia, także wątpię, żebym ten plan wykonał. Dobra, zróbmy ten kamyczek jeszcze. Ja się z wami na dzisiaj będę żegnał. Mam nadzieję, że materiał jako tako wam się spodoba. Jakieś moje gameplaye nie są może zbytnio porywające, aczkolwiek... Może ktoś tam łapkę zostawi w górę, na co bardzo liczę. Dawno nie grałem w tą grę, także głód miałem okropny już, żeby powrotem
wejść w świat survivalu z udziałem zombie. Dobra, kamienia nie ma, ja zrywam się do chaty, przygotować się na noc, gdzieś tam się przybunkrować i trzymajcie się, nie ma mnie. Cicho.